Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Crash Bandicoot. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować naszą podróż po wyspie. W poprzednim odcinku, jak widzicie, pokonaliśmy bossa. Niestety tutaj nie zdobyliśmy niebieskiego ani żółtego diamentu, ponieważ straciliśmy życie. Trzeba przejść tą planszę bez utraty życia. Pokonaliśmy również, no jak dla mnie, do tej pory jednego z najtrudniejszych bossów. Ringstrip Potoro był bardzo trudny. Także teraz przejdziemy sobie do następnej planszy. Jest to Slippery Cliff. Zapraszam. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jak widzimy, jest to... Będziemy się tu bić o czerwony diament, także spróbuję nie stracić życia, ale będzie to naprawdę trudne. Jeśli się nie uda, to się nie uda, no trudno. Będziemy wszystko nadrabiać. Jeszcze tylko tutaj się upewnić, czy nic nie ma na pewno. Nie ma nic, dobra. Ile skrzyń? 151 skrzyń do zniszczenia, okej. Widzimy tutaj ruchome schody. Mamy pierwszą platformę. Op. Okej. Życie. Już widzimy tutaj dużo jest takich zręcznościowych jakby elementów. Aha, okej. No i jak ja mam to zrobić? Aha, w ten sposób. O kurczę, mamy tu jakiegoś, nie wiem, gargulca. Dobra, udało się na luzie. O, nie, spokojnie. Trzeba wyczekać dobry moment. Hop. Icho. Dobra, mamy ptaka. Ptak pewnie nam posłuży za most. Będziemy musieli się odbić od niego. Zapewne. Tak jest. Dobra, jest następny. I super, udało się. Widzicie, tutaj mamy dwie skrzynie. Okej, udało się. No i teraz, żeby nie spaść, nie? Uff. No, powiem wam, że... Trzeba się skupić do tego. Okej. Ten etap udało się przejść. Mamy pierwszy znaczek. Aha, czyli trzeba też wyczekać moment. Kurczę! Co jest? Dobra, moi drodzy, na pewno czerwonego diamentu już nie zdobędziemy w tym momencie. No ale to nic, idziemy dalej. Chociaż przejdziemy tą planszę, zobaczymy, jak bardzo ona jest trudna i skomplikowana. Hop. Omijać te jego ręce. Dobra, tutaj mamy skrzynie dwie. Już zaczynają się te platformy kręcące. Hop. Okej. Dobra. Uff. Fartem się udało. Dobra. Jesteśmy tutaj. No i teraz uwaga. No i przesuwamy się do przodu. Na razie takie nie jest aż za bardzo skomplikowane, nie? Trzeba się bardziej skupić. Jest. Tutaj mamy tą skrzynię. Aha. Nie no, super. Naprawdę super. Widzimy się przy tych schodach. Dobra, jesteśmy przy tych schodach.
Udało mi się dojść w końcu. Teraz wyczekamy sobie momencik. Będziemy mogli skoczyć. Okej. Okay. Jesteśmy. Tutaj następne takie schody. Dobra, mamy skrzynię. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj, zobaczymy czy... Nic tu nie ma, nie ma. Okej. Okay. Mamy tak, platformę, mamy ptaka. W ten sposób. Aj, nie, dobra, spokojnie, powoli, powoli. Nikt nas nie goni. O, wrócił. Spoko. O, w ostatniej chwili. Okej. Okay. Co my tu mamy? Szybko się wysuwają. Dobra. Mamy windę. Jabłka i checkpoint, super. O to mi chodziło. Bardzo mi na nim zależało. Ile skrzyń? Aha, dobra. Tutaj trzeba pomyśleć. Najlepiej zrobić w ten sposób. Dobrze. I na windę. O kurczę. Jakiś mały chemik. Zobaczmy, super, udało się. Mamy ptaka, odbijamy się na nim. Platformy. I przesuwam się cały czas do przodu, ale teraz fart. Miałem szczęście. Na górze nic nie było, tutaj mamy życie oraz znowu kolejny znak. Mamy odpowiedni moment, tak jest. I lecimy dalej. Tutaj zauważyłem, że da się go zabić. Trzeba po prostu wskoczyć mu na tą rękę. Ale właśnie nie wiem w którym momencie. O, tak jest. Spadł wa. Czekamy aż zacznie machać. Dobra. I tutaj właśnie mamy nasz znak. Jestem ciekaw, ile jeszcze zostało plansz do ostatniego bossa. Jak to wszystko przejdziemy, będziemy nagrywać Crash Bandicoot 2. Aha, dobra. Niestety nie udało się. Kurczę. Ludzie. To jest łatwe akurat. Zrobimy to zaraz. Dobra. Hop. Ja cię nie mogę. Jeszcze raz. Tam się nie udało rozwalić tych TNT. Dobra.
No i mamy wszystkie skrzynki. 6 żyć dostaliśmy. Bardzo ładnie. Mamy 41%. Znaczy 47%, co ja gadam. 47 żyć. Jest to naprawdę przyzwoita liczba. O cholercia. Zobaczcie, tam na górze są te kolce, których nie zauważyłem. Trzeba tak skoczyć. A, w ogóle chyba nie w tą stronę ja poszedłem, wiecie? Okej. Musimy tutaj iść. Nie! Tu się dziwnie przesuwa ta platforma. Hop. Lecimy dalej. Dobra, udało się. Lecimy po nasze życie. Po nasze życie. Nie życie. Liczba pojedyncza. Niestety, ale jakby były życia, to bym się nie obraził. W ogóle, jak wam się podoba ta seria? Brakuje nam pół skrzyni, ale i tak nic nie zdobędziemy. A, nie ma diamentu niestety, bo straciliśmy życie. Chyba był... chyba czerwony. Jak mi się wydaje, no... perfekcyjnie, ale niestety umarliśmy. No nic. Widzimy kolejny etap, tym razem o... chyba fioletowy diament. Lights out. Proszę. Aha, dobra, maska zapewnia nam światło. Ciekawe rozwiązanie, ciekawe. Ciekawe, czy to nam się zalicza w ogóle do tych, do masek, nie? Że chodzi mi o to, że jak ktoś nas zrani, to czy ta maska nas ratuje? I czy jak zdobędziemy trzecią, ciekawe co się stanie. Aha, dobra, mam ograniczony czas. Spoko. Czyli trzeba zasuwać. No to zasuwamy. Wiecie co? Wyjdę, jeszcze raz wejdę. Spróbuję to bez straty życia przejść. Muszę mieć jakiś jeden kolorowy diament, nie? Okej, zaczynamy. Okej. Czyli... kurde, jeszcze raz. Nie, to jest łatwe, ja to przejdę bez straty życia. Spokojnie. Druga próba. No i zaczynamy podejście numer 4. Tam mam problem z jedną platformą, która notorycznie mi ucieka. Nie chcę za bardzo czekać na nią, ponieważ mam ograniczony czas widoczności. Zobaczcie. Dobra, teraz jest. Udało się, jedziemy dalej. Dobra. Mamy maskę oraz życie. Skakujemy. Dawaj, nie ma czasu. Przesuwaj się, dawaj. Tak jest, maska, życie. O kurczę. Checkpoint oraz maska. Okej. Tutaj widzimy, te myszy spadają.
O kur... jak się przestraszyłem, aż mi noga drgnęła. Ja cię. Dobra, wszystkich skrzyń nie będzie. Szkoda. Na pewno nie będzie, bo tam widzieliście, że była platforma. Jacie! Już nawet nie będę od nowa zaczynał, wiecie? To bez sensu. Nie, stój. Ale fart. No i kurde, maska mi się skończyła. Masakra, dawaj szybciej. Dawaj, nie ma co czekać. Do przodu. Do przodu. Dawaj. No jak mnie to myli? Tutaj elegancko podjeżdża pode mnie ta platforma, a tam ucieka. Dobra. Zobaczcie, odjazd. Dawaj, do przodu. Szkoda czasu. Ja ci nie mogę. Dobra, odjechała. No i tak. Ja cię nie mogę, co ja zrobiłem? Dupy takie coś. Trzech putych mi brakuje. Skrzynek. Jak widzieliście sami. Te trzy skrzynki są gdzieś, nie wiem, na dolnym, co ja gadam, jeszcze aż mi się język plącze. Tam w dolnej lokacji gdzieś, gdzie platforma ta prowadzi, ale nie mam takich rzeczy, niestety. Nie mam zielonego diamentu. Do przodu, szkoda czasu. Tak jest. Tutaj trzeba chwilę. No, tracimy maskę i tracimy tak samo światło. Dobra, przeszliśmy. Na farcie, ale daliśmy radę. No tak jak mówiłem, trzech pudełek brakuje. No trudno, jeszcze zagramy jedną planszę. Co my tu mamy? Jaws of Darkness. Można zdobyć klucz oraz diament. Biały tym razem, czyli pewnie za skrzynki. Jedziemy. Okej, tak myślałem.
Aha, okej. Musimy co, tak się przesuwać. To mamy. No jesteśmy tutaj. O jacie, 112 skrzyń. Wątpię, żeby to było gdzieś, nie wiem, gdzieś tutaj ukryte, nie? Pewnie będzie, że... Pewnie będzie jakaś platforma dostępna. Dobra. Pewnie w jakiejś sekretnej lokacji będą te skrzynie ukryte, chyba że w bonusach też mogą być. No i się spaliło. Dobra, co my tu mamy? Z korteksem tym razem znak. Pierwszy bonus. Mamy naszego przyjaciela pająka. Mamy również znaczek z Koko. Okej. To było akurat proste. No i tak myślałem, niebieski znak, widzicie? Dobra, jesteśmy z powrotem na miejscu. Teraz tak. Udało się na szczęście. Czekamy jeszcze na te nietoperze. Ja poczekam chwilę. Chyba, że się nie aktywuje. Dobra, mamy checkpoint. To jest właśnie najważniejsza skrzynka w tej grze. Kurde no. Brak jakiejkolwiek koncentracji i ta kamera, nie, z przodu mnie tak denerwuje, bo jest trudno wyczuć moment. Dobra, jedziemy. Co my tu mamy? Dalej, pułapki, część trzecia, nie? Okej. Okay. Gdzie my mamy kobrę? Korteks. Ale fart w ostatniej chwili. No i co teraz? Czy tam się nie da iść? Chyba, że to jest podpucha jakaś. No! Kurde tam. No dawaj, jedziemy. Skok. Okej. Co my tu mamy? Jest nasz korteks i mamy ukryty bonus. Ukrytą tak zwaną lokację. No i zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Już widzę taki mostek ze skrzyń. Dlaczego mnie to nie dziwi?
No to zajebiście, ciekawe jak ja mam to przejść. Dobra, jedziemy. Próba numer 1000. Za wcześnie chyba. Nie, idealnie. Idealnie. Okej. I mamy cię, dziadu. I mamy klucz. Tak samo. Otworzy nam dodatkową planszę w późniejszym etapie chyba. Dobra, idziemy dalej, tam już nie będziemy wracać. No i co? Gdzie tu się idzie? Okej. Mamy naszą koko. 28 żyć, a miałem 40 coś, nie? W poprzedniej planszy. Kolejny bonus. Wchodzimy. No i kolejne podejście pod bonus, który jest naprawdę przewalony. Udało się. Dobra, jedziemy z tematem dalej. Znaczy jedziemy z tematem dalej, jak to już koniec planszy. Ile nam zabrakło? 78. Ja? Ach. No. A to ja. O. Aha. No i dobra, ukończyliśmy tą mordęgę. Odblokowało się również osiągnięcie, ponieważ zebraliśmy chyba wszystkie klucze dostępne w tej grze. Nie jestem pewien, zaraz zobaczymy. O kurczę, jaka wyspa, jest duża. Tak, 2x2 mamy, 66%. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawiajcie lajka, suba. Co tam tylko chcecie. Możecie komentarzek tak samo, czy wam się podoba, czy nie. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.